Witajcie, kochani, serdecznie w mojej malutkiej, skromnej kuchni. Jak widzicie, już Wam się wyświetla tutaj na ekranie, co będziemy robić. Tak, będą to ciasteczka serowe. Często, gęsto kupujemy takie rybki serowe w sklepie, prawda, dla dzieci, a my zrobimy sobie właśnie takie same ciasteczka serowe. Do herbatki, do kawy, do soczku, do czego tam uważacie. Będą naprawdę bardzo pyszne, bez chemii, z kilku składników. Zapraszam na film. I co, kochani, będzie nam potrzebne do tych serowych ciasteczek? Przede wszystkim taki żółty ser cheddar. Będzie nam potrzebne również 4 łyżki masła, tylko ono musi być dobrze zamrożone i pokrojone w kostkę. 1 szklanka mąki. Tego sera będziemy potrzebowali też 1 szklankę. 1 małą łyżeczkę soli i 2 stołowe łyżki wody. Przede wszystkim, kochani, potrzebujemy takiego właśnie młynka, malaksera, jak to nazwiecie. Tak jak powiedziałam, wsypujemy szklankę tego sera. Okay. Wsypujemy również całe to masełko. Dobra. Wsypujemy tą naszą sól, gdzie nie, gdzie może. I teraz, kochani, stopniowo, ale to stopniowo, wsypujemy sobie troszkę tej mąki. Poblendujemy to wszystko razem i znowu stopniowo będziemy wsypywać mąkę. Jak widzicie, już troszkę sobie to poblendowałam. Dalej stopniowo będę sobie dodawała tej mąki. O, widzicie, już takie się robi fajne ciasto. I do tego wszystkiego teraz właśnie będziemy sobie dodawać te 2 stołowe łyżki wody, ale też stopniowo. Moje ciasto już jest dobrze uformowane, pokażę Wam, a nie chciałam przy Was po prostu mielić, bo ten robot strasznie głośno chodzi. I tak. Jak już widzicie, jest jedna taka duża bryła. Ja za chwileczkę ją wyciągnę i pokażę Wam, co robimy dalej. Tylko chciałam jeszcze się do Was zwrócić. Jeżeli nie macie takiego robota, a chcecie sobie zrobić właśnie takie ciasto, to po prostu kupcie sobie ser starty na najmniejszych oczkach w sklepie, we woreczku, jak są. Nie zawsze przecież kupujecie ser starty tak na grubych oczkach, tak? A jeżeli nie, no to opcja kawałek sera po prostu w jednym kawałku zetrzeć na drobnej tarce i wszystko to po prostu wymieszać w rękach, tak? Zrobić tak jak ciasto na pierogi. Teraz tak, bierzemy całe to ciasto, wkładamy do folii aluminiowej lub plastikowej na pół godziny do lodówki. Pół godzinki minęło, wyciągłam moje ciasto z lodówki. Nastawiacie sobie piekarnik na 200 stopni Celsjusza lub na 350 stopni Fahrenheita. Co robicie? Bierzecie to ciasto, musicie rozpakować przede wszystkim z tej folii, tak? Posypujecie sobie troszkę na blat mąkę. Tak, żeby można było, ja sobie wezmę połowę tylko tego ciasta, żeby było mi dobrze go rozwałkować. Ja biorę to w ten sposób, że z jednej strony zamaczam i z drugiej strony tą mąką. I teraz biorę sobie wałek i po prostu na taką, ja wiem, może 1 cm ciasto grubości, żeby było. Jeszcze troszkę posypiemy, o, żeby z każdej strony było dobrze posypane mąką, żeby się nie przypiekło nam do blaszki. I co, teraz biorę sobie byle jaką foremkę, jaką macie. Ja biorę sobie gwiazdeczki i takie gwiazdeczki sobie po prostu wycinam z całego tego ciasta. Będę miała takie ciasteczko. Jak już widzicie, moje gwiazdki są powycinane, poukładane na blaszce. Oczywiście wyłóżcie sobie papier pergaminowy. I co? I teraz moje ciastka lądują do piekarnika.
na 15, góra 20 minut. 20 minut minęło, jak widzicie. Otworzyłam piekarnik. One są jeszcze bardzo gorące, także wyciągnijcie sobie te ciasteczka i poczekajcie, aż one ostygną. No i tak, kochani, ja sobie moje ciasteczka wszystkie przełożę już ostygnięte na talerzyk. I co mogę Wam powiedzieć? One naprawdę, jak ostygną, będą bardzo, bardzo kruchutkie. Będą takie fajne, serowe w smaku. Nie będą ani za słone. No, po prostu musicie skosztować, bo są naprawdę bardzo dobre. I co, kochani? Na pewno bardzo szybko będą znikały z talerzyka. Jeżeli macie dzieci, a jeżeli nie macie dzieci, to i tak szybko je zjecie, bo jeżeli lubicie żółty ser, to naprawdę przypadną Wam do gustu. Życzę Wam cudownego dnia lub nocy. Dziękuję za oglądnięcie mojego filmiku i zapraszam na kolejne. Pa, pa!